Zrozumienie subtelnych oznak wskazujących, że kobieta może być zainteresowana przeniesieniem waszego związku na bardziej intymny poziom, może być zarówno ekscytujące, jak i niepokojące. Do tego tematu należy podchodzić z wrażliwością i szacunkiem, ponieważ najważniejsza jest jasna komunikacja i wzajemna zgoda. W tym filmie omówimy 5 oznak świadczących o tym, że kobieta pragnie z tobą intymnej relacji. Zacznijmy. Po pierwsze, jeśli wspomni lub zapyta o rzeczy związane z twoją sytuacją życiową, może to być coś więcej niż tylko przyjacielska pogawędka. Zwróć uwagę na charakter jej pytań. Czy jest zainteresowana tym, czy mieszkasz sam, kim są twoi współlokatorzy lub jak wygląda twój dom? Te pytania mogą wydawać się niewinne, ale mogą być twoim sposobem na ocenę możliwości wspólnego spędzania czasu w bardziej prywatnym otoczeniu. Drugim znakiem jest kontakt fizyczny. Może to być znaczący wskaźnik zainteresowania. Kiedy kobieta inicjuje kontakt fizyczny, często oznacza to poziom komfortu i atrakcyjności. Sprawdź, czy znajdzie powód, aby pocierać twoje ramię lub ramię. Te pozornie przypadkowe dotknięcia mogą być twoim sposobem na przełamanie barier i sprawdzenie wody. Jeśli celowo dotknie twojej dłoni lub uda, zwykle jest to wyraźna oznaka głębszego zainteresowania. Ważne jest, aby obserwować jego reakcję, gdy inicjujesz kontakt fizyczny. Twoja odpowiedź może zapewnić większą jasność co do twoich uczuć. Pozytywne reakcje wskazują, że czuje się komfortowo i prawdopodobnie pragnie więcej intymności. Po trzecie, kiedy kobieta zaprasza cię do swojego domu, może być potencjalny znak, że czuje się z tobą dobrze i może być zainteresowana przeniesieniem związku na bardziej intymny poziom. Jednak prawidłowa interpretacja tego wymaga zwrócenia uwagi na kontekst, moment i niuanse zaproszenia. Jeśli na przykład zaprosi cię do pomocy w jakiejś konkretnej sprawie w jej domu, zaproszenie może mieć charakter bardziej praktyczny niż intymny. Zaproszenie na wieczór filmowy może zaowocować bardziej intymną atmosferą, ale ważne jest, aby szanować swoje granice i ocenić swój poziom komfortu. Po czwarte, zabawne i sugestywne SMS-y mogą wyraźnie wskazywać na zainteresowanie. Jeśli jej wiadomości są pełne żartów, sugestywnych komentarzy, a nawet sugestywnych zdjęć, prawdopodobnie interesuje ją coś więcej niż tylko przyjazna rozmowa. Zabawne wiadomości mogą zawierać żarty, wyzwania lub komplementy, które wskazują na głębsze zainteresowanie. Sugestywne wiadomości mogą być bardziej bezpośrednie, odnosić się do tematów intymnych lub wyrażać chęć zobaczenia się z tobą osobiście. Wreszcie, intensywność jego pocałunków jest wyraźną oznaką jego zainteresowania. Jeśli zauważysz, że jego pocałunki stały się głębsze i bardziej zaangażowane, jest to wyraźny sygnał, że jest bardzo obecny w tej chwili. Ważny jest również czas trwania pocałunku. Długi pocałunek o powolnym, zmysłowym charakterze przekazuje pożądanie skuteczniej niż słowa. Zwróć uwagę na to, jak reaguje na twój dotyk podczas pocałunku. Jeśli pochyla się w twoją stronę, obejmuje cię ramionami lub podchodzi bliżej, te działania oznaczają komfort i pożądanie. Kiedy kobieta podejmuje inicjatywę, by cię namiętnie pocałować, jest to odważne oświadczenie o jej intencjach. Oto 5 wyraźnych oznak, że ona chce czegoś więcej. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Jeżeli ci się spodobało, nie zapomnij zostawić lajka i subskrybować, aby oglądać kolejne filmy.